Bo na razie życie finansowe, żeby się teraz. Tak, tak, tak. Witam Państwa. I Pana widzę zawsze. Zauważyłem właśnie, że to jest przewodniczący Bartoli i profesor Henryk Domański, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Witam Panie Profesorze. Nasze słuchacze podsumowują rok 2010 mijający, ale zanim my przejdziemy do takiego podsumowania politycznego tego roku, to zapytam o te dwa akty, które się dzisiaj zdarzyły. Chodzi o odwołanie szefa PKP i o finał rządowej dyskusji w sprawie OFE. Rząd 21 kwietnia przyszłego roku, składka trafiająca do OFE zmniejszyła się. Rodziny. Priorytety bardzo ważne dla mnie jest wizytówka Koszalina. Kocham Koszalin, urodziłam się w Koszalinie i bardzo bym chciała, żebyśmy byli dumni z tego miasta. Taką wizytówką oczywiście dla mieszkańców jest też i kultura, która tutaj jest tworzona i przedstawiana, ponieważ nasz region jest regionem turystycznym, jest to też zachęta dla osób, które tutaj przyjeżdżają. Alternatywa wypoczynku, jak również sprawa duchowa. Jeśli chodzi o Komisję Spraw Społecznych, to oczywiście bardzo bym chciała, żeby nasze społeczeństwo tak czuło się tutaj bezpiecznie, dobrze, żeby każdy znalazł dla siebie swoje miejsce. A no, najbardziej leżą mi na sercu dzieci, które bardzo są najczęściej bezbronne. Nowym radnym życzymy konkretnych pomysłów, a sesji przysłuchiwał się Mateusz Prus.